Jak się godzić wyznaczonych, pilnie zawsze trzyma. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego został ustanowiony przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku 5 studentów Uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji, w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Chcieliśmy właśnie rozpocząć ten dzień, pokazując, jak pięknie mówią dzieciaki małe, 5-6-latki, i stąd ta nasza inicjatywa. No ale pokazać też, jak pięknie, i pokazać, że czytanie jest rzeczą ważną w życiu człowieka, i stąd obecność klubu dyskusyjnego DKK działającego w mojej placówce w Bibliotece na Masowie. I dzisiaj konkurs będzie polegał na czym? Dzisiaj dzieci będą recytowały przygotowane wierszyki. Rodzice nam w tym pomogli, bo chodziło tutaj głównie też o zachęcenie rodziców do współpracy, więc dziecko zaprezentuje wierszyk. Przygotowany przez rodziców. A nasza akcja w ogóle ma na celu odciągnięcie dzieci od telewizji, od komputera. Większą część czasu spędzanie właśnie w miejscach takich jak biblioteka, czytanie. No rozwijajmy się, po prostu jednym słowem, bo czytanie jest rozwijające. Ja to będę pokazywała właśnie, jak rozpoczniemy imprezę. A tu jest przykład, że osoby starsze, jak się rozwijają czytając książki, że zaczynają pisać, bawią się przy tym doskonale, i chcemy zachęcić wszystkich do takiego spędzania czasu. W konkursie, który przerodził się w formę zabawy językiem polskim, mogły wziąć udział dzieci od 4 do 7 roku życia. Każdy z nich miał za zadanie przygotować krótki wiersz. Rodzice postarali się też o tematyczny kostium i rekwizyty. Duży udział w zorganizowaniu konkursu mieli również członkowie klubu dyskusyjnego DKK, który funkcjonuje przy Bibliotece na Masowie od 2012 roku. Panie przygotowały zagadki, ale też autorski wiersz specjalnie na tą okoliczność. Także czytanie, wygłębianie wiedzy jest taką bez barier wiekowych, tylko każdy może to robić i bawić się fajnie wspólnie właśnie z dziećmi. No tak, no wnuki na pewno są. I z tymi wnukami również czytamy i zachęcamy w ten sposób. Tak, oczywiście wnuki są wtajemniczone w to wszystko. Opowiadam im o tych naszych spotkaniach w bibliotece. Mamy wspaniałą tutaj naszą bibliotekarkę Jadzie, która zachęca nas do tych spotkań. Przynajmniej raz w miesiącu spotykamy się, dyskutujemy o przeczytanej książce, którą czytamy wszystkie. No są to bardzo miłe spotkania. Poza tym, że czytamy, organizujemy również spotkania tego typu, podobne do dzisiejszego. Witamy wiosnę, jesień. No różne okoliczności sprzyjają ku temu, żebyśmy się spotykały. Jest to bardzo miłe, wspaniałe spędzanie czasu. No właśnie, od babci się chyba zaczyna to zainteresowanie książką. Tak, i cały czas na bieżąco z dziećmi czytam. Aktywna babcia, cały czas, dopiero od wnuków przyjechałam. I dzisiaj ten wyjątkowy dzień, kiedy będziemy wsłuchiwać się w wiersze przygotowane przez dzieci. Będziemy zagadki czytać dzieciom, dzieci będą zgadywać, będą za to drobne upominki. Także czytamy dużo książek, przychodzimy, spotykamy się w bibliotece. To też takie kostiumy tutaj będziemy mogli zaobserwować, bo przede wszystkim recytacja recytacją, ale też ten wzgląd artystyczny. Tak, oczywiście tak. Przygotowane są scenografie do każdego naszego spotkania w bibliotece. Między innymi tu możemy zobaczyć, że mieliśmy spotkanie wigilijne, było też spotkanie noworoczne, właśnie spotkanie wiosenne, biesiada jesienna dla wszystkich mieszkańców tutaj Masowa i lotniska. Ja natomiast chciałam powiedzieć od siebie, że akurat ja to piszę i przedstawiam tutaj dzieciom właśnie dzisiaj też jedną z moich bajek. Chętnych dzieci do wzięcia udziału w konkursie nie brakowało. Jury oceniało znajomość tekstu, ale też kostium i formę prezentacji. Zdolna jestem niesłychanie, najpiękniejsze mam ubranie. Gdzieś ty latał, gdzieś ty fruwał, przecież ja tu płaczę. A pan słowi słodka dźwięka. Igła pięknie, nitka brzydko, igła cała jest i kielki. Nice plączą się zupełnie. Jurek zgubił klucz, a Wacek zjadł ze stołu cały placek. Na zakończenie wszystkim uczestnikom rozdane zostały upominki i dyplomy. Czy chciałby pan wyjść za tych krat? Pewnie, przynajmniej bym pana zjadł.